Jak podaje Reuters, Alison Mack przyznała się w poniedziałek podczas przesłuchania do uczestniczenia w werbowaniu kobiet do sekty, która działała na terenie Nowego Jorku. Kobiety należące do grupy samopomocy NIM były później wykorzystywane seksualnie przez założyciela i duchowego przywódcę sekty, Cliffa Ranieri'ego. Cliff Ranieri został aresztowany w marcu ubiegłego roku. Był on duchowym przywódcą organizacji NIM, która zmuszała należące do niej kobiety do współżycia z Ranierem. Prokuratura zarzuca mu handel kobietami, wykorzystywanie seksualne nieletniej i zmuszanie dziecka do udziału w produkcji pornografii. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, twierdzi, że kobiety uprawiały z nim seks dobrowolnie.